kochani, witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszej Szkole Maryi. Wiemy, każda środa w Bridgeport to dzień Szkoły Maryi, kiedy w sposób szczególny chcemy zaprosić Matkę Najświętszą do naszej wspólnoty modlitwy, ale też i zaprosić siebie samych do wspólnoty z Maryją. Matka Najmiłościwsza, Matka Ukochana, niech prowadzi nas drogami do Pana Jezusa. Wiemy dobrze, że takim nieoficjalnym hymnem Szkoły Maryi jest akt zawierzenia świętego Maksymiliana, który został opracowany pięknie, muzycznie w Niepokalanowie przez franciszkanów, moich współbraci. I uczyliśmy się tej pieśni, dzisiaj ją zaśpiewamy. Ksiądz Alan już odkasuje, bo pieśń jest trudna i bardzo dobrze, bo trzeba głosu do niej. Ale zapraszamy do wspólnej modlitwy. Myślę, że za każdym razem w Szkole Maryi będzie nam łatwiej tę pieśń odśpiewać. Zaśpiewajmy z całego serca, właśnie tu stojąc u stóp ołtarza maryjnego, powierzając się Matce Najświętszej, nieba i ziemi królowej, niepokalanej, Matce Najmiłościwszej, ucieczce grzeszników. O tej ucieczce będzie dzisiaj troszkę więcej. Dlatego zapraszam bardzo, abyśmy się dzisiaj tak medytacyjnie wsłuchali w słowa rozważań i modlitw. A teraz zawierzmy się Matce Najświętszej. Nieba i ziemi królowo, niepokalana, Matko Najmiłościwsza, ucieczko grzeszników, Ty, której Bóg powierzył porządek miłosierdzia. Ja, niegodny grzesznik, rzucam się do Twoich stóp. Rzucam się do Twoich stóp, niegodny grzesznik, i błagam, przyjmij mnie za swoją rzecz i zrób ze mną, co chcesz, bez zastrzeżeń użyj mnie jak narzędzie w Twoich rękach, aby wzrosła chwała Twa wśród zabłąkanych dusz. Nieba i ziemi królowo, niepokalana, Matko Najmiłościwsza, ucieczko grzeszników, Ty, której Bóg powierzył porządek miłosierdzia. Ja, niegodny grzesznik, rzucam się do Twoich stóp. Rzucam się do Twoich stóp, niegodny grzesznik, i błagam, przyjmij mnie za swoją rzecz i zrób ze mną, co chcesz. Bez zastrzeżeń użyj mnie jak narzędzie w Twoich rękach, aby wzrosła chwała Twa wśród zabłąkanych dusz. Rzucam się do Twoich stóp, niegodny grzesznik, i błagam, przyjmij mnie za swoją rzecz i zrób
aby wzrosła chwała Twa wśród zabłąkanych duch. Aby wzrosła chwała Twa wśród zabłąkanych duch. Matko niepokalana, przyjdź do naszej niedoli, do naszej nędzy, do naszej grzeszności i słabości. Matko niepokalana, przyjdź do nas i okaż nam swe matczyne serce. Ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, prowadź nas do serca, Jezus. Prowadź nas do swego Syna. Matko niepokalana, użyj nas jak narzędzie w Twoich rękach, aby wciąż wzrastała w sercach Twoja chwała. Chwała Przenajsłodszego Serca Jezusa. Święty Ojciec Maksymilian pisze: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski serca Jezusowego na nas spływają. Pozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Kochani, zapraszam, abyśmy wsłuchali się dzisiaj w słowa takie spontaniczne z serca, rozważania nad litanią loretańską, która towarzyszyła nam przez cały maj. Niech będzie to dzisiaj rozważanie tej środkowej części, której była poświęcona właśnie nasza dzisiejsza katecheza. Zapraszam Was do wsłuchania się w te słowa i modlitwę. Przy każdym wezwaniu zanieśmy nasze prośby do Maryi, a ona zaniesie je do Jezusa. Zwierciadło sprawiedliwości. Matko, Ty jesteś zwierciadłem, w którym przegląda się nasz Pan. Ty jesteś zwierciadłem, w którym przeglądamy się my. Zwierciadłem Bożej sprawiedliwości wśród nas. Przegląda się Bóg w Tobie jak w najczystszym lustrze, widząc, jak piękna jest ludzka natura. Cała miłość Boża do człowieka w Tobie przyjęła najczystszą postać. To Bóg uczynił Cię niepokalaną, bez skazy. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości. Matko Najświętsza, Ty nie tylko jesteś mądra, Ty nie tylko jesteś mądrością,
ale jesteś jej stolicą. Stolica, czyli siedziba. Bóg w Tobie złożył całą swoją mądrość, dając Tobie Syna, Jezusa. Swojego Syna. W swojej nieskończonej mądrości Bóg uczynił swojego Syna Twoim Synem. To w Tobie ludzka natura poślubiła boską naturę. Ty jesteś stolicą. Wypraszaj nam mądrość Bożą dla naszego życia. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, gdzie jest moja radość? Gdzie moje szczęście? Gdzie moje spełnienie? Maryja znalazła swoją radość w pełnieniu woli Bożej. Dziś chcę być przyczyną naszej radości, prowadząc nas do Jezusa. Z każdego zaprowadzonego do Jezusa grzesznika Maryja się cieszy. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego. Maryjo, jesteś oblubienicą Ducha Świętego. Jesteś przybytkiem, a więc w Tobie Bóg w Duchu Świętym zamieszkał. Jesteś przybytkiem chwalebnym, bo w Tobie chwała Boża znalazła dom. Zamieszkała w Tobie, ocieniła Cię, zstąpiła jak ognisty płomień na namiot spotkania. Tak jak w Starym Testamencie Bóg zstępował na obozowisko Żydów, na namiot spotkania, tak Bóg zstąpił teraz na Ciebie, sprawiając, że jesteś przybytkiem chwalebnym, przybytkiem sławnym pobożności, bo nasza pobożność, Maryjo, ma prowadzić nas do Ciebie, a z Tobą do Boga. Nigdy nie zatrzymujesz naszej pobożności na sobie, ale niesiesz ją do Jezusa. Różo duchowna. Róża to najpiękniejszy kwiat, to symbol miłości, to symbol wierności, ale też i symbol łez, poświęcenia, krwi, ciernie. Matko cierpiąca, wieżo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej. Maryjo, jesteś tak cenna, że stałaś się wieżą. A wieża nadaje kierunek, wieża broni, wieża strzeże. Tak Ty nas strzeżesz, Maryjo. Wieżo Dawidowa, Tyś jest odroślą, różdżką z pnia Dawidowego. Wieżo z kości słoniowej, wszakże kość słoniowa to najdoskonalsze tworzywo, najdroższe, najcenniejsze, cenniejsze niż złoto samo. Z kości słoniowej wyrabia się małe przedmioty, a Ty, Maryjo, jesteś wieżą. Wskazuj nam drogę do Ojca. Dom jest złoty. Domem stałaś się dla Jezusa, wszakże jesteś domem najcenniejszym, najpiękniejszym, niepowtarzalnym, jedynym. Ty, Maryjo, jesteś domem Boga samego, świątynią. Pomóż nam stawać się domem Bożym. Pomóż nam stawać się tak otwartym na Jezusa, że i On w nas będzie mieszkał. Arko przymierza, arka to znak przymierza Boga z ludźmi. W arce złożone były
najcenniejsze rzeczy, przedmioty najświętsze dla Żydów. Tablice z prawem, manna z pustyni pokarm i laska Arona. W Tobie, Maryjo, zasiadł jak w prawdziwej arce Jezus. Nasze prawo, nasz pokarm, nasz przewodnik, nasz kapłan. Arko Przymierza, módl się za nami, Maryjo. Bramo niebieska. Brama symbolizuje wchodzenie. Brama niebios to ten, to miejsce, przez które wchodzi się do Boga. Brama to to miejsce, przez które wnosi się i wynosi. Przez Maryję, jak przez bramę, wchodzą nasze modlitwy, a wychodzą łaski. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, ostatnia gwiazda na rozgwieżdżonym nocnym niebie, zapowiedź przyjścia jutrzenki, prawdziwej juczni, wschodzącego słońca. Ty, Maryjo, byłaś ostatnią gwiazdą na niebie Starego Testamentu, zapalona przez Boga samego, zapowiadająca przyjście prawdziwego słońca, naszego Zbawiciela, Jezusa. Gwiazdo zaranna, prowadź nas, bo gwiazda porankowa, gwiazda zaranna, jutrzenka, prowadziła zgubionych żeglarzy do portu. Prowadź nas, Maryjo, we wszystkich naszych zgubieniach do portu naszego życia, do Jezusa. Uzdrowienie chorych. Pan Jezus uzdrawia. W Jego ranach nasze zdrowie. Ale Ty, Matko, prowadzisz nas do Niego. Przez swoje święte miejsca, przez Lourdes, przez Fatimę, przez Medjugorje, przez Guadalupe, przez Częstochowę, przez Ostrą Bramę, przez wszystkie miejsca, które sobie umiłowałaś. Uzdrawiaj mocą Jezusa, nie swoją mocą. To Jezus chce uzdrawiać, ale trzeba Go prosić. Maryjo, prowadź nas do Jezusa, bowiem w Nim nasze zdrowie. Ucieczko grzesznych, Maryjo, uciekamy się do Ciebie. Już pierwsi chrześcijanie tak czynili. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Ucieczko grzeszne. Tyś naszym miastem ucieczki. Miasto ucieczki to miejsce, gdzie grzesznik w Starym Testamencie mógł się skronić przed sędzią, gdzie mu nic nie grudziło. Ty, Maryjo, jesteś naszym miastem ucieczki. Matko miłosierna, Matko kochana, Matko najlitościwsza. Pocieszycielko strapionych. Maryjo, ile razy pocieszałaś swoje dzieci w ich łzach, w ich cierpieniu, w ich rezygnacji, w ich chorobie, w ich bólu, w ich osamotnieniu. Pocieszasz dzisiaj i nas. Maryjo, Matko Boża, pocieszaj i nas, swoje dzieci. Wspomożenie wiernych. Ostatnie wezwanie w tej części litanii, dodane po zwycięstwie nad Turkami, nad Islamem. Maryjo, Ciebie dziś potrzebuje chrześcijaństwo, abyś nas wspomagała, abyś pozwalała nam trwać w prawdzie Jezusowej i w jedności z Kościołem Świętym, Matko Kościoła. Pomóż nam być wiernym Jezusowi. Wspomagaj swoje dzieci. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami.
przyczyną naszej radości. Módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebnym, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Moi kochani, niech te rozważanie kilkunastu tytułów świętej tradycji Kościoła natchnie nas do modlitwy. Wierzę, mam nadzieję głęboką, że wszyscy, którzy słuchają Szkoły Maryi, pogłębiają również swoją wiedzę i pobożność i wiarę. I zrozumienie tego, co mówimy. Zobaczcie, jak ważnym jest pochylać się nad słowami, które wypowiadamy. Musimy sobie wyobrazić, że to było bardzo krótkie, takie spontaniczne rozważanie. A przecież nad każdym z tych tytułów można by było poświęcić jeden wieczór. Ich znaczenie w Biblii, w tradycji i ich znaczenie dla nas. Troszeczkę więcej jest o tym mowa w dzisiejszym nagraniu Szkoły Maryi, do której bardzo serdecznie was, kochani, zapraszam. To już przedostatnie spotkanie z litanią loretańską, za tydzień ostatnie, z częścią królewską. O królowej będziemy rozważali. Mam nadzieję, naprawdę jest to takie moje głębokie życzenie, pragnienie serca, żebyśmy wszyscy wnikali w tą głębię naszej duchowości, tradycji katolickiej. Pięknej tradycji, na której wychowało się tyle pokoleń i tyle pokoleń doszło do Boga. Niech ta tradycja będzie również naszym skarbem. Rozważymy dziś tajemnicę chwalebną.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest to tajemnica, która ukazuje nam godność Maryi. Wybór Matki Najświętszej na Matkę prowadzi do wzięcia ją do nieba, albowiem miejsce Matki jest tam, gdzie jej zmartwychwstały chwalebny Syn. Prośmy Matkę ukoronowaną, wniebowziętą, chwalebną, jaśniejącą, aby z wyżyny swojej chwały nieustannie patrzyła na dół, na nas, aby zawsze była gotowa śpieszyć nam z pomocą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Moi drodzy, kończymy dzisiejsze nasze rozważania i spotkanie w Szkole Maryi. Zapraszamy Was jutro na godzinę 8 wieczorem na Eucharystię i po Eucharystii na spotkanie czerwcowe. Będziemy się modlili do ku czci serca Jezusowego. A tymczasem życzymy Wam z całego serca Bożego błogosławieństwa. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski,
Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam.